Witam Was bardzo serdecznie, przynajmniej John Radowica, to jest kolejny odcinek symulatora InSplane 11. Zapraszam Was serdecznie do obejrzenia tego materiału. Dzisiaj moja melo to tak właściwie zmierzanie już. To lotnie sprawy w Warszawie, w ogóle osiągamy jakieś duże prędkości. Weź mi tutaj speed breaki. No teraz turbulencja, speed breaki. Może nie tyle co turbulencja, ale... No, czyżby nie lepiej to wygląda, jak jest trochę mniej tego? Rozumiem, że te speed break dają trochę, no ale... Dobra, za 5 mil morskich powinienem zacząć łapać. Ej. Od tamtego momentu będziemy dokładnie wiedzieć, na jakim pasie będziemy lądować. W ogóle za niedługo będzie nowy meter. Dobra, na razie możemy disarm dodać. Speed break. Runway 11, dobrze. Wind 080 at 10, variable 050 to 120. Visibility more than 10. Sky conditions 3000. Temperature 24. Dew point 17. Altimeter 2979. Arriving runway 11. Departing runway 11. Teraz się okazuje, że trochę za szybko zmierzaliśmy, no ale dobra. Prawie będziemy przelatywać nad tym pasem.
za 5 minut powinniśmy mieć nowy metar, więc że jeszcze sobie nic nie wpisuję. Jedynie co tu mogę wpisać, to jest to. Jeszcze na tego komputerka tutaj. Nie wpisywać zaraz, ale na razie zrobimy tak. Landing wage to będzie 6500. No ja oko. Speed break auto, break na dwójeczce. P30, a tutaj wpiszemy zaraz. Dobra, zwalniamy jeszcze bardziej. Teraz tu widzą. No nie, i tak jesteśmy trochę w zamysłu. Czemu ja tutaj już tak nie... Ja jestem tak wolny, jakby nie wiem. Nie. Dobra, okej. Trochę szybciej, bo to... Gdzieś tutaj dokładnie powinien być pas do lądowania, gdzieś tu w tych miejscach. Jeszcze jesteśmy pewnie za wysoko, żeby go w ogóle zobaczyć. Bo się nawet nie wczytuje dobrze teren tam. I ważę. Powinien być gdzieś tu centralnie przed nami. O, jest. Widzicie, tu jest no, lotnisko. W Warszawie. Było widać. Dobra, my czekamy na najnowszy metar. Jeszcze nie ma nam.
ładnie Warszawa wygląda w tym. O, to turbulencja. Będzie to trochę kokpitowe. No, w sumie samolot. Nie, no jak na to, co się dzieje tutaj w kokpicie. Nie, no, te skrzydła trzęsą, tak. Zgadza się. No są turbulencje. Mikrofon bo nie wyświetluje to, co się za oknem dzieje, ale... Jak ładnie to wszystko wygląda. Całą Warszawę widać. Możecie podziwiać. Tak, jest najnowszy, tak. Dobrze, więc ciśnienie 1009, lekkie opady deszczu są możliwe. Dobra, wpisujemy tutaj szybko. Tutaj perfect landing wind. Mamy 110 łamane na 0,9. Temperatura 25 stopni i ciśnienie 1009 hektopaskala. Przejdźmy w ogóle na to ustawione ciśnienie. Ten speed brake wyłączmy. Dobra, i tu mamy dalej 110. No tutaj też 110. Tu 109,9. I 109,9. Dobrze. Jeszcze troszkę się podratujmy z tymi speed breakami, żeby jeszcze trochę zwolnić. Turbulencje się rozkończyły. Dobra, i seats for landing. Captain crew, seats for landing, please. Okej.
light na tej czupę. No, chyba te turbulencje to też trochę przeszkadza. Mi się wydaje, że nam trochę lepiej chyba jednak będzie, wiesz? No teraz też przez chmurę. Dobra, zobaczymy, co ja tam sobie do miniaturki wybiorę, co to mi się stało. Tego nie potrzebujemy, dobra. Localizer. Get down. Słana. Flaps 15. Flaps 25. Flaps 30. Approach. Set.
dodaje. Tak. 2500. Trochę za mocno to działa. Na początku ustawione. Autopilot off. My aircraft. Ile brake arm. Auto brake na pół na przykład. Zapomniałem jeszcze to, żeby załączyć. I tutaj na pozycję continue. Trochę zmierzamy pod stosem do pasa, no to ci wiatr wieje niestety. Trochę za nisko. Za wysoko, przepraszam, nie za nisko. Kierowanie jest. Turbulentnie czuję. No trochę ściąga, bo trochę od boku zaczęło wiać. Na prosto wywołujemy. Tylko pyko. O, pięknie. Ale tak. Jakie turbulencje cały czas czuję. Jestem za wysoko. Wchodzimy na, jeszcze dalej na ścieżkę podejścia. No i co to się przyziemienie było, to ja nie wiem. Over 90% of our flights arrived on time. We hope you enjoyed yours and we look forward to welcoming you on board again soon. Ryanair, tylko minus 278. A nie. Coś tu nie wiem z tym. Jak mi to nie pasuje. G-Force. A nie, to są siły. Ladies and gentlemen, you're all very welcome to this airport. For your own comfort and safety, please remain seated with your seatbelt securely fastened until the aircraft has come to complete stop and the captain has switched off the fasten seatbelt sign. Please refrain from smoking until you have reached the designated smoking area, which is well outside the terminal building. On behalf of your crew on board today, we'd like to thank you for choosing to fly with us and we wish you a safe onward journey. No właśnie, tak, no. Dobra, jednak ta dziesiątka, mówię wam, że to jest
najlepsza warto i do wszystkiego. Dobra, drodzy Państwo, kołujemy. Już w sumie nie będę już Wam pokazywał tego kołowania, bo odcinek będzie za długi, więc komentujcie, subskrybujcie. Ja się w sumie z Wami jeszcze nie żegnam, bo zobaczymy jeszcze powtórkę naszego lądowania, bo chcę coś sprawdzić na tych powtórkach, tak? Przy okazji zobaczmy sobie tu gdzieś przeziemienie. Spieszmy sobie, zobaczymy jak teraz będzie wyglądać samo przyziemienie. 500, 400, 300, 200, 100. Mamy na czas, prawie jeden. 40, 30, 10. Już wiecie, pierwszy raz na tych efektach lądowałem, więc... No to było w miarę. A to przednią kółeczkę jeszcze raz? 2500. No dobrze, więc teraz zobaczę z zewnątrz, czy w ogóle ten plugin coś zmienia. Bardzo wolno w ogóle zmierzałem do tego pasa. Nie chciałem, wiecie, to już za późno wylądować, nie wiadomo jak daleko. Nie no, z zewnątrz to w sumie to samo, co wiecie. Właśnie, już wiem co ja wam mogę w ogóle pokazać. Właśnie, z widoku pasażera coś zobaczycie. Dobra, macie lądowanie z widoku pasażera. No teraz wygląda realistycznie, jeśli chodzi o moc lądowania. Dobrze, więc teraz to było na tyle w tym odcinku. Ja się z Wami żegnam. Do zobaczenia, na razie, cześć, pa, pa!